Hej! Zabierz mnie do... obozu węglarzy. Oczywiście! Ciebie tu wcześniej nie widziałem. Nie było takiej potrzeby. Ktoś musi zapewnić węglarzom bezpieczeństwo. Przed kim ich tak pilnujesz? Przed orkami, oczywiście. Jeden człowiek przeciwko armii. Musisz mieć spore mniemanie o sobie. W razie ataku mam zebrać węglarzy i natychmiast się wycofać. Chyba że jakiś ork jest na tyle głupi, żeby zapuścić się tu w pojedynkę. Nudno, co? Chłopaki mówili, że będzie ciekawie. Miałem się wykazać, a tu nic. Spokój. Powinieneś się z tego cieszyć. Niby z czego? Jak mam pokazać moją wartość w boju? Wolałbym iść do starej wieży. Podobno magowie poukrywali tam swoje skarby. Magowie poukrywali skarby? Najprawdziwsze skarby z czasów wojny z Myrtaną. Zaintrygowałeś mnie. Nie licz na lekcje historii. Wiem tyle, ile ci powiedziałem. Z tego, co słyszałem, magowie ognia korzystali z tej wieży. Z jakiegoś powodu przestali się tam zapuszczać i wieża popadła w ruinę. Musi być tam coś cennego. Gdzie jest ta wieża? W lesie, przy drodze do ruin zniszczonej twierdzy. Zaprowadź mnie tam. Teraz! A kto będzie pilnował węglarzy? Dawali sobie radę sami do tej pory. Chcesz się okryć chwałą, czy nie? A co mi tam? Nie powieszą mnie za opuszczenie stanowiska. Spotkajmy się na farmie Bermara. Ej, ty! Zabierz mnie do... farmy Bermara. Ależ oczywiście. Każdemu jest ciężko. Ej, ty. Jesteś gotów? Ruszajmy.
Momentami było gorąco, ale dotarliśmy na miejsce. Chodź, musimy się tu rozejrzeć. Koniec czego? Koniec mego cierpienia. Kim... czym jesteś? Nie pamiętam swego imienia, ani kim byłem za życia. Pamiętam, że dopuściłem się przerażającej zbrodni. Jak można ci pomóc? Co uczyniłeś? Nie pamiętam. Jak możesz nie pamiętać czynu, za który cierpisz taką karę? Ból jest zbyt silny. Minęło zbyt wiele lat. Pamięć odeszła w nicość. Spowiedź. Spisałem ją. Znajdź moją spowiedź. Tam znajdziesz odpowiedzi. Gdzie mam ich szukać? Na Archolos. Pośpiesz się. No, bardzo konkretna lokalizacja. Wiele lat cierpię swą mękę. Mogą być wszędzie. 5 fragmentów spowiedzi złoży się na całość opowieści. Znajdź je, błagam. Na co czekasz? Na niego! Jak niby chcesz zabić ducha? On już nie żyje. O tym w sumie nie pomyślałem. Słyszałem waszą rozmowę. Wygląda na to, że ktoś rzucił klątwę na jego duszę. Wygląda przerażająco, ale nie jest agresywny. Chce zaznać spokoju. Gdzieś spisał i ukrył swoją spowiedź. Mnie to nie obchodzą żadne duchy, a już na pewno nie będę szukał jakichś papierów. Znalazłem taki oto świstek. Możesz go sobie wziąć. W zamian możesz dać mi tę czaszkę, którą tu znalazłeś. Po co ci ona? Nikt mi nie uwierzy, że udało mi się dostać do wieży. Muszę mieć dowód. W sumie duch już się pojawił. Mnie się do niczego nie przyda. Trzymaj. Dzięki za pomoc. Ja wracam do węglarzy. Zaraz. Liczyłem na jakąś nagrodę. Dałem ci papier. Chcesz się bawić w zbawce duchów, to się baw. Jeszcze nie. Zakończ to. Błaga.
Doigrałeś się. Ej, ty. Zabierz mnie do... miasta Archolos. No ależ oczywiście. Jesteś wreszcie. Przywitaj się z nowym właścicielem domu w Starym Mieście. Muszę przyznać, że sędzia był trochę zdziwiony, ale nie miał wyboru i musiał sprzedać mi ten dom. Zająłem się też plakatami, więc nie będą mieli na nas żadnych dowodów. Pozostaje teraz jedynie kwestia mojego wynagrodzenia. Wiesz, trochę się nachodziłem, nadstawiałem własną głowę. Co powiesz na drugie tyle, ile musiałeś za niego zapłacić? Liczyłem na trochę więcej, ale zgoda. To był twój plan, a ja i tak nie mam zamiaru zostawać tu na dłużej. Proszę, to klucze do domu. Okręcę się jeszcze trochę po Archolos i gdy sprawa trochę ucichnie, to podpiszemy u Mateja dokument dotyczący sprzedaży. Ej, ty. Rozwiesiłem wszystkie ogłoszenia. Jesteś pewny, że rozwiesiłeś dokument we wszystkich miejscach? Na licytacji nie było prawie nikogo. Tak, wciąż tam wisiały, gdy ostatnio przechodziłem. No cóż, ten dom musi mieć gorszą reputację niż myślałem. Dobrze, że w ogóle udało się go sprzedać. Oto twoja nagroda. Thank you.
co się słyszy. Poczekajmy, co z tego wyniknie. Mam trochę skór na sprzedaż. Właśnie tego od ciebie oczekuję. Pokaż je. Gdyby każdy mi tyle tego przynosił, to już od dawna byłabym bogata. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. W związku z... Hej, kolego! Podejdź tu na chwilę! O co chodzi? O interes twojego życia, kolego! Dajesz mi 75 monet, a zyskasz nieco złota. Proste, co nie? Chyba jesteś niepoważny. Na takie nędzne oszustwo nie nabierze się nikt. Nie jestem oszustem! Obraziłeś mnie, więc nic z wymiany! Pohandlujmy. Hej, ja cię znam. Jesteś Petra, spotkaliśmy się w Silbach. Co? Musiałeś mnie z kimś pomylić. Ale... Handlujemy albo dajesz mi spokój. Chciałbym potrenować. Zapraszam. Muszę jakoś zarobić na emeryturę, kiedy odechce mi się rządzić tymi łachudrami.
Pokaż mi swoje towary. Jak leci? Mogę sobie teraz pozwolić nawet na wizyty u Rosity. Zabierz mnie do obozu węglarzy. Ale rzeczywiście. Thank you.
Lepiej było tu nie przychodzić.
duże szanse. Jeśli tak dalej pójdzie, to Ramsay pozbędzie się nas wszystkich. Musimy dorwać to monstrum. Pracuję nad tym. Jeśli myślisz, że to takie łatwe, to czemu jeszcze sam nic z tym nie zrobiłeś? Coś się stało? O, Marvin, to ty. Chodzi o tę całą sytuację z bestią. Jest kolejna ofiara. Kogo dopadła? Gabriela. Chciał odwiedzić swojego znajomego pszczelarza. Wszyscy odradzali mu trasę przez las. Mówił, że skoro gildia kupiecka może przejść przez las, to on też. Najwyraźniej nie mógł. Co teraz? Potrzebujecie jakiejś pomocy? To coś, czym musimy się zająć sami. Ramsay już zagroził, że jeśli bestia nie przestanie zagrażać wiosce, to mamy się stąd wynieść. Chwila. Pohandlujmy. Szkielety! 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 Wszędzie są szkielety i jest ich coraz więcej. Demoniczne szkielety chcą mnie obetrzeć ze skóry i też zamienić w szkielet. Szkielety? Jakie szkielety? Czy aby na pewno czujesz się dobrze? Ach, w tobie też ukrywa się szkielet! Pomocy! Cholera, wynoszę się stąd!
Hej, ty! Zabierz mnie do... farmy Bermara. Ale rzeczywiście. Grrrr!
Thank you.
Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Thank you.
Thank you.
udało mi się poznać twoją historię. Byłeś magiem ognia. Z fanatycznym oddaniem służyłeś Virgilio, innemu magowi, który jest odpowiedzialny za doszczętne zniszczenie twierdzy Vardan. Virgilio na tym nie poprzestał. Każdego, kto mu się sprzeciwił nawet w najdrobniejszych aspektach, karał albo skazywał na śmierć przez spalenie. Pomimo tych okrucieństw, ty służyłeś mu dalej, wierząc, że robicie to w imię Innosa. Twego mistrza zgubił konflikt z magami wody, bowiem wtedy przeciwko niemu stanęli mieszkańcy wyspy. Ty zaś pochowałeś go i uciekłeś przed rozwścieczonym tłumem do tej wieży. I tu zapewne dokonałeś żywota. W jaki sposób? Tego nie wiem. Wiem, że nieświadomie przekleli twą duszę. Oj, nosie. Zaczynam pamiętać. Virgilio zgubił nas wszystkich. Ślepo wierzyłem w jego mądrość. A tak na Vardal zmienił wszystko. Straty w ludziach nie były dla niego istotne. Deszcz płomieni, który przyznał, spalił zarówno ilczych synów, jak i naszych myrtańskich żołnierzy. Kolejne lata przynosiły następne ofiary. Zasłużyłem na taki los. Cokolwiek uczyniłeś, zapłaciłeś za to z nawiązką. Jak możemy cię uwolnić? Być może jest pewien sposób. Potrzebuję wybaczenia. W takim razie wybaczam ci, magu. Odejdź w spokoju. Dziękuję ci za twój trud, lecz tylko wybaczenie wilczego syna może uwolnić mnie z mego więzienia. Ten człowiek, który przybył tu z tobą, czyż on nie jest wilczym synem? Tonan? Nie wygląda na typ, który łatwo wybacza. Porozmawiam z nim. W takim razie sprowadź go tu. Hej, ty! Zabierz mnie do... obozu węglarzy. No ależ oczywiście. Hej, Marvin!
Nie zachowałem się honorowo. Szczerze mówiąc, przestraszyłem się tego ducha. Wybacz, że byłem opryskliwy. Chciałem zwiać zwierzę jak najszybciej. Ta czaszka, którą mi dałeś, i orkowa broń sprawiły, że zaczęli mnie wreszcie szanować. Liczę, że ten mieszek skłoni cię do zapomnienia o całej sprawie. Przeprosiny przyjęte. Dobrze to słyszeć. A co z tym duchem? Próbuję mu pomóc. Dowiedziałem się, kim był i czemu nie może odejść w zaświaty. Można mu pomóc. Wilczy syn musi wybaczyć mu jego występki. I przychodzisz z tym do mnie. W Leżu jest wielu lepszych kandydatów ode mnie. Jesteś młody. Być może nie jesteś tak uprzedzony do wszystkiego i wszystkich jak twoi towarzysze. Posłuchaj całej historii. Czy ty oszalałeś? Ten człowiek, znaczy ten duch, służył Virgilio. Nie ma bardziej znienawidzonego imienia w naszej historii. Zapomnij, nie pomogę ci. Ten duch cierpi od stuleci. Czymkolwiek wam zawinił, to nie zaznał on spokoju od stuleci. Nie wydaje ci się, że już wystarczy? Za zniszczenie Vardal niech cierpi do końca świata. Chciałeś się wykazać? Masz teraz szansę. Zaprzedając ideały przodków, dziękuję ci bardzo. Możesz być lepszy niż twoi towarzysze. Lepszy niż twoi przodkowie. Wystarczy powiedzieć wybaczam. Na to przez stulecia nikt nie miał odwagi. Niech cię kretoszczury zeżrą. Niech ci będzie. Jeśli powiesz o tym komuś w Wilczym Leżu, to zabiję cię tam, gdzie stoisz. Spotkajmy się na farmie Bermara. Hej. Zabierz mnie do... farmy Bermara. Ależ oczywiście. Hej. Jesteś gotów? Ruszajmy. I pracuję niemal przez cały dzień. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkimi. Duchu, oto Tonal. Przyszedł tu na twoją prośbę. Czy wiesz, milczy synu, co uczyniłem za życia? Służyłeś temu potworowi, Virgilio. Marvin opowiedział mi całą historię. To prawda. Czego pragniesz zatem? Zemsty? Nie, magu. W imieniu swoim i wilczych synów wybaczam ci twoje zbrodnie. Obyś zaznał wiecznego spokoju po drugiej stronie.
Dziękuję ci, Donanie. Czuję się. Bum. Zniknął. Jestem wolny. Wreszcie mogę odejść z tego świata. Nagrodę znajdziecie w mej skrzyni. Są tam proteże, zaklęcia, ciemność. Na końcu jest jedynie ciemność. I jak się z tym wszystkim czujesz? W sumie ten duch nie był taki straszny. Dałbym mu radę przecierpieć tyle set lat. Są rzeczy gorsze od śmierci. Co teraz? Wracasz do węglarzy? Jak się Ulryk dowie, że znowu opuściłem stanowisko, lepiej wrócę, nim ktoś z zamku zauważy, że mnie nie ma. A te zaklęcia, o których mówił duch, to możesz sobie zatrzymać. Ja tam wolę dobry miecz.